Dzień dobry, Unika Chojecka. To jest program Idź pod prąd, dogrywka. W pierwszej części wywiad z siostrą Tymoteuszą Gil, prezes Fundacji Sióstr Świętego Dominika, która napisała słynne już ogłoszenie, by ci, którzy nie wierzą w koronawirusa, przyjechali i pomogli w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, gdzie wybuchło ognisko COVID-19. Rozmawia Kornelia Chojecka. Następnie odpowiedzi na wasze pytania, a w drugiej części programu Greta Samuel ogłosi wyniki challenge'u rysunkowego na 1 września i rozmowa z laureatką. Zapraszam. Siostra zakonna pomaga w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, gdzie w sierpniu wybuchło ognisko koronawirusa. Napisała post na Facebooku z szczególnym zaproszeniem osób, które nie wierzą w COVID-19. Po umieszczeniu tego wpisu wylała się na nią fala hejtu. Dlaczego i skąd tyle nienawiści? Czy jest to zjawisko spontaniczne, czy też raczej ktoś tym steruje? Wywiad telewizji Idź pod prąd, Kornelia Chojecka. Zapraszam. A dziś moim i Państwa gościem jest siostra Tymoteusza Gil, prezes Fundacji Sióstr Świętego Dominika. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Na początek chciałam zapytać o ten wpis z nietypowym apelem na Facebooku, gdzie siostra napisała: wolontariusze potrzebni od zaraz. Szczególne zaproszenie dla tych, którzy uważają, że wirusa nie ma. Nie będą przynajmniej cierpieli z powodu noszenia maseczek i niewygodnych kombinezonów. Moje pytanie, skąd pomysł na ten nietypowy apel? Jako Fundacja Sióstr Dominikanek w czasie pandemii od marca zaczęłyśmy taką akcję pomocy domom pomocy społecznej. Ponieważ same jako zgromadzenie prowadzimy 2 domy pomocy społecznej i widzimy, że pod każdym względem i finansowym, i również jeżeli chodzi o personel, te domy nie są jakoś świetnie wyposażone, czyli że ludzie to naprawdę wkładają serce, bardzo dużo pracują. Natomiast w momencie, kiedy trzeba ich zastąpić, już jest problem. Tak samo z pielęgniarkami, które bardzo często pracują w szpitalach i nie mogą jednocześnie również pracować w domach pomocy społecznej. Dlatego postanowiłyśmy zorganizować taką akcję pomoc dla domów pomocy społecznej i udało nam się w tej akcji zebrać 750 tysięcy, które jako fundacja przeznaczyłyśmy na zakup przede wszystkim rękawic, maseczek, płynów dezynfekcyjnych i wszystkiego, co jest potrzebne w walce z COVID-19. Później zaczęły do nas napływać prośby od różnych dyrektorów domów, właśnie, że zaczęło się właśnie od Bochni, gdzie była potrzebna pomoc wolontariacka. Nasze siostry dominikanki jako pierwsze pojechały z tą pomocą i zaczęłyśmy jako fundacja ogłaszać potrzebę wolontariatu. Zgłosiło się bardzo dużo osób młodych, te osoby pojechały do tych domów i również tak samo było w przypadku Nowego Sącza. Zadzwoniła do nas dyrekcja tego domu z prośbą o pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy. Ja takie ogłoszenie umieściłam na portalu naszej fundacji, ale również na swoim prywatnym, na swojej prywatnej tablicy facebookowej. I zanim napisałam ten drugi dopisek, bo on był już po edycji, ten, że to szczególne zaproszenie kieruję właśnie dla tych koronosceptyków, napisałam tą pierwszą część, że po prostu ten dom potrzebuje natychmiast pomocy, potrzebuje wolontariuszy i proszę wszystkich o pomoc. I już wtedy wylał się na mnie hejt, więc ten dopisek mój był taki, no troszeczkę z premedytacją też odpowiedź na jakby na hejt. Natomiast po tym dopisku oczywiście ten hejt jeszcze bardziej się pozwał. Oberwałam właściwie o to, że o samą chęć pomocy, że w ogóle przyszło mi do głowy pomagać. W to, w jaki sposób zostałam potraktowana przez ludzi,
Ja myślę, że to jest takie uwłaczające w ogóle godności człowieka. Ja rozumiem, że ktoś może nie wierzyć w koronawirusa i może tego nie doświadczać i może to mieć gdzieś. Ja jestem w stanie naprawdę wszystko zrozumieć. Natomiast chodzi po prostu o taki zwykły szacunek do drugiego człowieka, bo ja zostałam wyzwana nawet od demonów, którzy, jeżeli wierzę w wirusa, to na pewno demon mną włada. Albo że jestem głupią, niewykształconą zakonnicą i zupełnie nie mam żadnej wiedzy. Trzecia sprawa to, jakie mam korzyści z tego, że pomagam. No to właśnie takie, że bardzo cierpiałam z powodu tych wszystkich hejtów. 700 komentarzy, gdzie 600 komentarzy to było obrażanie mnie. No i niestety ta pomoc tak się skończyła, że ja wydałam takie oświadczenie, że jakby jako fundacja już nie pomagamy w znalezieniu wolontariuszy. No, pomagamy oczywiście nadal domom pomocy społecznej, natomiast jakby to mnie przerosło, może tak. Napisała siostra kolejny wpis na Facebooku. Nie byłam w stanie znieść hejtu. To, czy ludzie wierzą w koronawirusa, czy nie, jest mało istotne, ale wyzwiska, które padły pod moim adresem, podcięły mi skrzydła. Choć jestem zakonnicą, wzbudziło to we mnie najpierw złość, później smutek, a teraz wielkie zniechęcenie nie do ludzi, ale do wystawiania siebie. Jest to bardzo przykre, że taka otwarta, bezinteresowna chęć pomocy spotkała się z tak wielkim hejtem. Pomimo tego, że codziennie w Polsce ludzie umierają z powodu chińskiego wirusa, widzimy badania naukowe. Powstaje pytanie, dlaczego jest tyle nienawiści w Polsce pod adresem ludzi, którzy chcą pomagać, po prostu pomagać ofiarom koronawirusa? Jak siostra myśli? Wydaje mi się, że w ogóle wszelkie formy pomocy, gdy rozmawiałam o pomocy nawet z Filipem Heizerem, który też również przeżył bardzo dużo hejtu, czy z innymi osobami, które udzielają się jakoś charytatywnie, to zawsze dochodziliśmy do jednego, że chyba wszelka pomoc charytatywna albo cieszy się, nie ma nic po środku, cieszy się albo wielkim powodzeniem i sukcesem, albo wielkim niepowodzeniem i fiaskiem i również nie wiem, czy to w nas, jakby w ludziach jest taka mentalność, że albo pomagamy i jest taka grupa ludzi, którzy za wszelką cenę zrobią wszystko, żeby pomóc, albo taka grupa, która nie potrafi pomóc, nie jest w stanie nic od siebie dać, więc uważa, że to, co robią inni, na pewno jest głupie, złe i robią to dla siebie i mają z tego korzyści, więc trzeba ich zablokować, trzeba ich zhejtować, trzeba ich wyśmiać. No, ale niestety nic nie są w stanie dać od siebie. No i to jest bardzo przykre. Szczególnie zauważyłam to po tych komentarzach. Ja tam raczej nie wczytuję się w komentarze, a teraz dokładnie przeanalizowałam te komentarze, jaka była ich treść. Tam właściwie nic ludzie nie mieli do powiedzenia, że ja tak, ja pojadę oczywiście, co tam, chętnie tam posłużę, ja pokażę, że w ogóle się nie zarażę. Tylko wszystkie komentarze, które obrażały mnie jako kogoś, kto został wystawiony z tej fundacji, żeby pomagać, więc no jest to przedziwna sprawa. Co by siostra chciała przekazać tym osobom, które dzisiaj nie wierzą w koronawirusa? Myślę, że jest to jakaś ściema. Że ja spotkałam się z osobami, które przeszły już zarażenie koronawirusem i naprawdę to są osoby, które albo ledwo uszły z życiem, albo teraz, kiedy już są po zarażeniu, to niestety pozostałości, które pozostawił COVID w ich organizmie, będą miały już jakby do końca życia wpływ na ich zdrowie. I to nie chodzi o to, czy coś się wierzy, czy się nie wierzy, bo jak ktoś ma nowotwór, no to też trudno z tym dyskutować, czy ja wierzę, czy nie wierzę. Po prostu on jest, więc rozumiem też panikę, że być może ludzie się wystraszyli, że jest jakaś duża panika wokół tego koronawirusa. Natomiast kiedy my jesteśmy domem pomocy społecznej, bo ja również pracuję w domu pomocy społecznej dla 56 chłopców, dzieci, to największym problemem być może nie byłoby samo zarażenie koronawirusem, tylko to, że proszę sobie wyobrazić, że 56 chłopców się zaraża, bo nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. To są dzieci, które biegają, nie jesteśmy w stanie ich odizolować. Nie ma tak, że każdy będzie miał swojego opiekuna i swoją izolatkę. Druga sprawa to personel. Jeżeli personel przebywał i stykał się między sobą, to oni wszyscy idą na kwarantannę.
kto wtedy tymi dziećmi się zajmie, przynajmniej przez 2-3 tygodnie. No, to naprawdę jest bardzo trudne, patrząc na te domy pomocy społecznej, które już przeszły koronawirusa. Widzimy, jak one sobie radziły z tym i jakie to było. No, właściwie to jak personel musiał pracować, w jakich godzinach czasowych, że to było właściwie nie do udźwignięcia, tak po ludzku. Bardzo heroiczna praca. W tym momencie chciałam przekazać ogromne wyrazy szacunku za pomoc bezinteresowną osobom chorym, również chorym na koronawirusa w czasie pandemii, w czasie, kiedy ta fala hejtu coraz bardziej się wylewa. Jeszcze dopytam, czy według siostry to jest przypadek, że akurat w czasie pandemii koronawirusa jest taki atak hejtu na osoby, które wierzą w jego istnienie, bo są na to racjonalne dowody i działają na rzecz chorych. Wiemy przecież, że Polacy raczej są skłonni do pomocy, angażują się w różne fundacje, akcje wolontaryjne, a tutaj jest inna postawa. Dlaczego tak jest? Czy jest to spontaniczne? To jest ciekawe, bo ja doświadczam bardzo dużej pomocy, bardzo dużej, bo fundacja działa tylko i wyłącznie dzięki dobroczyńcom, czyli to są jakby pojedyncze osoby z całej Polski, które wspierają fundację, a my możemy wspierać te domy pomocy społecznej. I doświadczam tej drugiej strony jednocześnie osób, które mówią, że jest to głupotą. I są absolutnie przeciwko pomocy przy koronawirusie, ponieważ tego koronawirusa nie ma. To jest takie bardzo ciekawe. No, dla mnie to takie trochę zjawisko niewytłumaczalne. Natomiast ja myślę, że tutaj się ludzie podzielili chyba na tych, którzy doświadczyli tego koronawirusa i przeżywają to, albo są również ludźmi bardzo myślącymi i wiedzą, że jeżeli tyle się o tym mówi, no to naprawdę nie może być ściemą. Jak słyszę o tych wszystkich zagrywkach politycznych, to czy rzeczywiście zagrywki polityczne byłyby w stanie tak narażać nas wszystkich? No jakby, no wydaje mi się to takie troszeczkę nie do wiary. I chciałabym powiedzieć, że bardziej otwórzmy swoje serca i naprawdę pomóżmy innym, bo no nie wiadomo, co nas czeka. W innych krajach były inne problemy, czy nawet u nas powódź paręnaście lat temu i też kiedy przyjechali ludzie z Kanady, współpracowali razem z nami przy pomocy właśnie przy powodzi, mówili, woda się wylała i w Kanadzie mówią, że wielkie halo robicie. No trochę wody się wylało, parę domów zatopionych, dwa województwa, bez przesady, to jest jakaś tam część. Natomiast ludzie, którzy doświadczyli tej powodzi, było to dla nich czymś strasznym i wiele ludzi w ogóle straciło cały dobytek swojego życia, swoje zdrowie, ale ja również znam ludzi, którzy byli na granicy jakiegoś załamania psychicznego i również zdarzały się samobójstwa w tym czasie. Więc ludzie pisali, wierz w Jezusa, a nie w koronawirusa, to chciałam powiedzieć, że wierzę w Jezusa na pewno i nawet moim zewnętrznym strojem chyba pokazuje, że w Jezusa wierzę. Natomiast w koronawirusa nie chodzi o to, że ja wierzę, po prostu wiem, że on jest i trzeba się strzec. No, tak samo jak jest grypa, też jakoś tam się chronimy przed tą grypą i nie pozwalamy na to, żeby nasze dzieci zarażały się jeden od drugiego. Jak jest w przedszkolu grypa, to raczej ich nie wysyłamy do przedszkola. Czy jeżeli jest ospa, to może tak samo potraktujmy koronawirusa, że on teraz jest w tym czasie. I gdyby to była odra, no to na pewno byśmy swoje dzieci nie narażali na pójście do sklepu, czy przedszkola, czy szkoły. Koronawirus nie jest kwestią wiary. Pandemia trwa już wiele miesięcy. Tysiące ludzi umierają na całym świecie, ale chciałam dopytać o kwestię wiary. Skąd siostra czerpie siłę? Bo jak czytamy w tych wpisach, bardzo trudno sobie poradzić, na przykład z hejtem, a jednak siostra cały czas pomaga, cały czas walczy o polepszenie bytu, szczególnie osób cierpiących. Skąd ta siła? Jestem ekstrawertykiem, więc zawsze mam coś do powiedzenia, żeby nie trzymać tego w sobie, więc najpierw się denerwuję pewnie i złoszczę bardzo, ale rozmawiam też głośno z Panem Bogiem i go pytam, dlaczego tak, skoro rzeczywiście oddaję całe swoje serce i swój czas, a mogłabym w tym czasie na przykład poświęcić ten czas na odpoczynek, czy
na medytację, czy na po prostu na jakąś modlitwę, która jest jakby poza szablonem naszego codziennego życia. I słyszę w głowie takie słowa, że byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a napoiliście mnie, czy byłem chora, a przyszliście do mnie. I to mi daje taką wielką siłę i nadzieję, że jak dostanę się już do nieba, a chciałabym tam trafić, mam nadzieję, że trafię, to właśnie na te pytania będę umiała odpowiedzieć, że byłem głodna, a dałaś mi jeść. I to mi daje dużo radości i siły. Dziękuję za szczerą odpowiedź. To był wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem była siostra Tymoteusza Gil. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I życzę dużo sił i wytrwałości w dalszej pracy. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię ponownie. Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie. Ciekawa rozmowa, naprawdę wielki szacunek dla siostry Tymoteuszy Gil za to, co robi i też za to, co mówi, ponieważ mówi otwarcie, że Bóg daje jej siłę do walki i także do tego, żeby pomagać, bo okazuje się, że teraz w czasie pandemii trzeba mieć odwagę, żeby pomagać chorym na koronawirusa. Jak wytłumaczyć ten hejt na siostrę, która poprosiła o pomoc w DPS-ie w Nowym Sączu? Najpierw wyrażę wielką radość. Rzeczywiście słuchałem tego wywiadu wraz z państwem. Co chwila się uśmiechałem od ucha do ucha, słysząc takie naprawdę bardzo mądre i ciepłe wypowiedzi tej siostry zakonnej. Widać, że, bo to rozumiem, że siostry same wybierają sobie te imiona. Ja też swojemu najstarszemu synowi dałem imię Tymoteusz. Widać, że to imię i przykład biblijny z Nowego Testamentu apostoła Pawła i jego ucznia bardzo podziałał na naszego gościa i stąd to imię zakonne. Rzeczywiście siostra bardzo dobrze reprezentuje swój zakon, swoją służbę. Cieszę się, że to właśnie siostra Tymoteusza jako pierwsza zakonnica w historii wystąpiła w telewizji Idź Pod Prąd. A teraz co do hejtu. Rzeczywiście tu siostra Tymoteusza mówi, że po jakiejś takiej złości, żalu, smutku troszeczkę się poddała. Nie? To jest właśnie cel hejterów. To jest właśnie taki atak na psychikę ludzi, którzy coś dobrego robią, żeby nas psychicznie złamać. Ja od paru lat... 700 komentarzach, 600 zaraz negatywnych. Zaraz do tego dojdę. Ja od paru lat i tu przecież i tak samo ty, inni członkowie naszej redakcji są, że tak powiem, permanentnie bombardowani przeróżnym hejtem, życzeniem śmierci, że nas tam spalą, kwasem obleją, przeróżne takie, że tak powiem, miłe perspektywy przed nami codziennie praktycznie rozścielają. Mamy raport, który opublikowaliśmy na temat właśnie hejtu i prześladowania naszej redakcji i to jest bierne przyglądanie się prokuratury, bo prokuratura udaje, że nie widzi, jakoś przeciąga, umarza i różne takie rzeczy robią. Tu widzicie na zdjęciach, to jest samochód spalony, wcześniej był samochód spalony jednego z naszych widzów, który publicznie przyznawał się do telewizji Idź Pod Prąd, tam wcześniej mój samochód zdemolowany i tak dalej. To jest na porządku dziennym. Także trzeba się przygotować do tego, że będziemy ci ludzie, którzy chcą coś dobrego w Polsce zrobić, będą podlegali teraz ogromnemu hejtowi, bo internet daje taką możliwość, takiego anonimowego plucia. Ale jest jeszcze drugi poziom, bo o ile część hejtu, który spada na naszą telewizję czy na mnie osobiście, można wytłumaczyć spontanicznie, osobiście i tak dalej, bo ja dość tam nie przebierając w słowach mówię, chociaż siostra Tymoteusza też nie przebiera w słowach, to bardzo, bardzo mi się podobało, uśmiechałem się. Ale dlaczego na katolicką siostrę zakonną tyle hejtu? 600 komentarzy z nienawiścią na 700, nie? Czyli 100 osób w miarę merytorycznie jakoś się odniosło do tego, co usłyszeli od siostry Tymoteuszy, a 600 osób, o właśnie. I tu jest pytanie, bo moim zdaniem to nie jest 600 osób.
tylko na przykład 6 osób, które... Albo dokładnie tak. Kilka osób, dokładnie które tak. wyprodukowało Myślę, kilkaset że komentarzy. To jest produkcja różnych chińskich troli internetowych, którzy rzeczywiście zawładnęli internetem i to już nie tylko mój wymysł, ale badania internetu pokazują, jak w dobie ataku tym chińskim wirusem nasiliła się taka aktywność dezinformacyjna w mediach społecznościowych. To są wzrosty niekiedy o 20 razy czy coś takiego, jeśli chodzi o ilość fałszywych kont i ilość hejtu. Oczywiście tu w przypadku koronawirusa udało się tej komunistycznej agenturze zbudować taką, można powiedzieć, kaskadę. Czyli, że do tego hejtu sponsorowanego przez komunistów i robioną przez jakieś tak zwane trole internetowe, zaczęli się włączać tak zwani, ich się w tym żargonie nazywa, pożytecznymi idiotami. Czyli już ludzie, którzy no, są zwyczajnymi odbiorcami tego, co czytają w internecie, ale dali się tak urobić, że teraz zaczynają pluć jadem na ludzi dobrych. Nie? Także... I do tych ludzi chciałam się odnieść, ponieważ tak jak mówiła siostra Tymoteusza, o tych ludziach można wiele powiedzieć. Niektórzy z nich się przyznają do chrześcijaństwa i łączą z pandemią Boga. Mówią, czy piszą takie komentarze, wierzę w Jezusa, a nie koronawirusa. Dlaczego łączy się, czy miesza Boga z epidemią? No mówię, to jest jakaś taka działalność pod publiczkę. To ma no tak pokazać, że tu wierzący w Chrystusa nie będą wierzyć w epidemię i tak dalej. Tak się próbuje, nawet się rymuje, tak. Próbuje się zrewoltować, można powiedzieć, świat chrześcijański, żeby wystąpił po stronie komunistów, którzy twierdzą, przypominam, że komunistyczne Chiny wręcz płaciły i naciskały na Światową Organizację Zdrowia, żeby twierdziła jeszcze w styczniu i w lutym, że koronawirusa nie ma. No to teraz ty, drogi hejterze, czy pożyteczny idioto, dokładnie robisz to samo, nie? Także tutaj to należy, myślę, cały czas robić swoje. I tu też taka pociecha dla siostry Tymoteuszy, żeby absolutnie nie rezygnować. Żeby wiedzieć, że to są albo automaty, albo ludzie zwiedzeni, którzy tym hejtem plują, ale w większości są to zawodowcy i to, że tylu hejterów siostra otrzymała, to jest dla siostry tylko dowód, że to, co siostra robi, to trzeba robić tylko jeszcze więcej i mówić o tym jeszcze więcej. Dokładnie taką interpretację i my przyjmujemy, kiedy hejt na nas spada. Siostra Tymoteusza zachęca również do wsparcia Fundacji Sióstr Świętego Dominika. Więcej informacji znajdziecie na stronie fundacjadominikanek.pl. My również do tego zachęcamy. Tak jest. I przechodzimy do waszych pytań, za które serdecznie dziękujemy. Rozmawialiśmy o godzinie 13, o 1 września, o ataku Niemiec na Polskę. I pokazywaliśmy wam niesamowite produkcje filmowe młodzieży z Fundacji Twój Ruch. Sami swoi. Setki filmów obejrzałem o obozach niemieckich i znów się wzruszyłem. Dziękuję młodzieży. Serdecznie. Tak, to rzeczywiście było piękne. Widziałem komentarze pod programem o 13, że wielu twardzieli i twardzielek, że tak powiem, nie wytrzymało i miało łzy w oczach. Bardzo dziękuję młodzieży, gratuluję rodzicom. Widzicie, że to już jest kolejne pokolenie nastolatków, które gdzieś tu w kręgu telewizji Idź Pod Prąd jest wychowane, bo kiedy Eunika miała powiedzmy naście lat, wtedy startowali z tym pomysłem Fundacji Twój Ruch, wtedy zaczęliśmy myśleć w ogóle o telewizji. Teraz już telewizja, widzicie, do jakiego stopnia profesjonalizmu doszła, a już nowi nastolatkowie już zaczynają swoje produkcje. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy wsparli Fundację Twój Ruch, szczególnie 1% swojego podatku dochodowego, no nie żałujecie tych pieniędzy skierowanych do tych młodych ludzi. Również w drugiej części programu o 13 rozmawialiśmy właśnie z twórcami tych produkcji filmowych. Bardzo polecam tę rozmowę. Bardzo mądra młodzież.
i dzisiaj też porozmawiamy o historii w drugiej części programu Dogrywka. Rozmawialiśmy o godzinie 13 o tym, że ambasadorem Niemiec w Polsce został 1 września syn hitlerowca. I a propos tego jest kolejny komentarz. Lublin, Lublin. Polacy powiedzą, Kaczyński ma plan. On musiał nieźle rozegrać tego ambasadora. Kaczyński Niemców wykończy. Jak się odniesiesz do tego? No chyba już coraz... Oczywiście to nasz komentator, którego serdecznie pozdrawiam, mówi ironicznie, prześmiewczo. Myślę, że już coraz mniej ludzi wierzy w te zdolności Kaczyńskiego do takiego przechytrzenia przeciwników. Myślę, że coraz więcej osób widzi, że te 3 tajne wizyty w 2016 roku i spotkania takie poufne, tête-à-tête z Angelą Merkel, właśnie teraz dają swój owoc. I okazuje się, że Polska realizuje w Unii Europejskiej nie samodzielną politykę, nie na miarę wolnościowych aspiracji Polaków, nie współdziała ze swoim głównym partnerem Stanami Zjednoczonymi, tylko jest wasalem niemieckim i Kaczyński jest współautorem tego zwasalizowania Polski. I ostatnie pytanie, wędkarstwo, Maciej Potrawiak. Niemcy, Amerykanie plują nam w twarz i poklepują po ramieniu, a politycy się cieszą. Bardzo bym prosił o nierobienie takich fałszywych i absolutnie skandalicznych zbitek słownych. Szczególnie kiedy mówimy o napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Stawianie w jednym szeregu tych Amerykanów, bo prawie 500 tysięcy Amerykanów przelało swoją krew w walce z Hitlerem i jego sojusznikami także na Pacyfiku. Stawianie ich w jednym szeregu jest wytworem albo szczytu głupoty i nieznajomości historii, albo no, dowodem złej woli, działalnością agenturalną. Także no, dopuściliśmy taki głos, ale żeby pokazać, jak Polacy mają, szczególnie po prawej stronie, już zryte berety, że tych gestapowców, hitlerowców stawiają obok Amerykanów. I dlaczego? Tylko dlatego, że pani Mosbacher, ambasador USA, wypowiedziała się przeciwko likwidowaniu prywatnej własności w mediach. I zobaczcie, tu hitlerowców, którzy mają na sumieniu 6 milionów ofiar z II Rzeczpospolitej, zrównuje się ze Stanami Zjednoczonymi. Ruscy się cieszą. Ruscy się cieszą. Apeluję bardzo do naszych widzów, tych, którzy jeszcze nie podzielają naszych poglądów, ale tu zachodzą, żeby takich ordynarnych kłamstw i manipulacji więcej nie robić. Widzimy się jeszcze o 20:30. Biblia w czasie zarazy, wspólne czytanie dziejów apostolskich z pastorem Pawłem Chojeckim. To również jest program interaktywny. Czekamy na wasze komentarze. A teraz przed wami krótki fragment naszej rozmowy z dyrektorką szkoły specjalnej. Część z moich uczniów może umrzeć na COVID-19. To odnośnie koronawirusa 1 września. Dziękuję ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim i państwa gościem. Dziękuję tobie. Czekaliśmy długo na siostrę zakonną Widź Pod Prąd, a doczekaliśmy się. Pozdrawiam, do zobaczenia. Do zobaczenia i przed nami druga część dogrywki. Zapraszam. Na przykładzie prowadzonej przez panią placówki, czym może skończyć się otwarcie szkół już jutro w trybie stacjonarnym? Nie wiem, jak będzie przebiegało to w innych, zwyczajnych szkołach dla zdrowych, przeciętnych dzieci. Natomiast u nas ryzyko jest związane z tym, że część moich uczniów to są dzieci, które po zarażeniu się koronawirusem, który jest, no jakby nie było, wirusem obejmującym naprawdę cały świat w tym momencie, jak i ciężkim przebiegiem anginy czy grypy, każda z tych zaburzeń, z tych chorób może wpłynąć na to, że nasi uczniowie umrą. I kiedy było ciężko w okresie jesienno-zimowym, kiedy dzieci z wadą serca przychodziły, a grasowała grypa, a teraz to zagrożenie jest znacznie większe, bo mamy i grypę, i nowy koronawirus. W związku z tym dla niektórych naszych uczniów jest to zagrożenie życia. We'll be right back.
Witam w drugiej części programu Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną w studiu Greta Samuel, ilustratorka, swego czasu wykładowczyni na ASP w Warszawie. Dziś współpracuje z telewizją Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie. Dzień dobry i witam serdecznie. Jesteś jurką w challenge'u literackim i ilustratorskim telewizji Idź Pod Prąd, który zorganizowaliśmy, żeby upamiętnić rozpoczęcie II wojny światowej. I powiedz nam, jakie tym razem było zadanie dla uczestników? Tak jest. Tym razem to wyzwanie opierało się na tym, że uczestnicy mieli narysować komiks do dwóch stron i, znaczy lub, napisać również opowiadanie do 250 słów. No i powiedz, ogłoś, kto jest zwycięzcą tego challenge'u? Tak jest, także tym razem jest tak dosyć nietypowo, bo mamy dwie pierwsze nagrody i jest to Kalina Gajda oraz Mariusz Szuplewski i taką nagrodę pocieszenia dostaje również Kasia Wagner-Kustra. Wielkie gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich uczestników. Połączmy się zatem z Kaliną, która jest z mamą i tatą, Dorotą i Marcinem Gajdami. To są pasjonaci historii i rekonstruktorzy historyczni. Witamy was serdecznie i gratulacje, Kalina. Dziękuję. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam wszystkich i mam tą przyjemność, że mogę cię po prostu na żywo zobaczyć i pogratulować ci naprawdę zasłużonej pierwszej nagrody, bo twój komiks naprawdę wywarł na nas ogromne wrażenie i chcę, żebyś wiedziała, że historia jest wspaniała, ale twoje wykonanie naprawdę zwróciło naszą uwagę i jak na tak młodą osobę naprawdę i operujesz świetnie kolorem, a co najważniejsze, prowadzisz naprawdę wspaniałą historię. Także zachęcam cię, żebyś naprawdę częściej rysowała i zdecydowanie być może odkrywała jakieś historie ze swojej rodziny i przekładała je na papier. My jesteśmy bardzo chętni, żeby opublikować twoje przyszłe prace. Także jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję. Oczywiście również ten komiks Kaliny Gajdy opublikujemy zarówno w internecie, jak i w magazynie Idź Pod Prąd. Kalina, do ciebie pytanie. O kim jest ta historia, którą przedstawiłaś w formie komiksu? To jest historia mojego pradziadka Antka, który razem ze swoim kolegą przenosili granaty pod ziemniakami obok posterunku niemieckiego, żeby właśnie przenieść się z jednego miejsca na drugie. Właśnie w prawdziwej wersji nie zostali przyłapani, ale w śnie mojego pradziadka właśnie musiał rzucić jednym granatem. I wtedy właśnie uderzył ręką w szafę. Powiedz mi, dlaczego wzięłaś udział w tym challenge'u Idź Pod Prąd i dlaczego właśnie akurat tę historię wybrałaś? Wziąłam udział, bo już wcześniej chciałam robić komiksy, ale jakby nigdy nie zrobiłam tego tak na poważnie. I chciałam spróbować właśnie swoim siłom, bo rodzice mi powiedzieli, że jest taki właśnie konkurs. Więc postanowiłam wziąć na udział i nawet mi właśnie podsunęli tę historię i była bardzo fajna. Widziałam, że można ją fajnie zrobić. Bardzo ciekawa. Bardzo się cieszymy, że też nastąpiła ta sztafeta pokoleń, czyli rodzice cię zachęcili do tego challenge'u. I pytanie do rodziców. Tak jest. I pytanie do rodziców. Skąd takie właśnie zainteresowanie polską historią? No, dlatego, że jesteśmy Polakami, nie? To już dzisiaj słyszałem młodą osobę z twojego ruchu, cypiącą Piłsudskiego, który mówi, że naród, który nie zna własnej historii, nie zasługuje na przyszłość, prawda? Także jak najbardziej się z tym zgadzam, no i jesteśmy Polakami, więc polska historia nas interesuje, a generalnie historia zawsze leżała jakby w naszych zainteresowaniach od dziecka, zarówno w moim, jak i żony, nie? I gdzieś w dorosłym życiu oboje zajęliśmy się równolegle rekonstrukcją historyczną właśnie i tam w tym ruchu rekonstrukcyjnym dopiero się poznaliśmy, prawda? Także naturalnym dla nas było, że kiedy przyszły na świat dzieci, no to dzieci włączyły się razem z nami z musów jakby, nie? W ruch rekonstrukcyjny, no a tam siłą rzeczy będąc, no, trochę się nasiąknie tą historią, powiedzmy, nie? Czy umiłowaniem historii. No ale to na pewno to nie wszystko, nie? Bo
człowiek jednak musi wybrać za siebie i gdzieś Kalina też w swoim życiu tą historią się delikatnie zainteresowała. Dorota, a pytanie do ciebie, jak właśnie wam się udało tego historycznego, patriotycznego bakcyla zaszczepić w dzieciach i w Kalinie? Myślę, że to tak na co dzień, jak wychowujemy dzieci, staramy się zwracać uwagę na przeszłość. W mojej rodzinie było podobnie, u Marcina też ta historia, nie tylko taka historia państwa, ale też rodzin, pokoleń, tego co było wcześniej, są pielęgnowane i staraliśmy się zawsze pokazywać, jak to było kiedyś. I poprzez te historie one są ciągle żywe jakby w umysłach dzieci. Wydaje mi się, że one z łatwością wyłapują takie rzeczy, ponieważ na co dzień wyglądamy czy tam w okresie, kiedy jesteśmy właśnie rekonstruktorami, to dzieciom jest dosyć łatwo to przenieść. Więc wydaje mi się, że nie trzeba było wiele tak naprawdę, bo one żyją tą historią praktycznie codziennie. A powiedzcie nam, skąd takie zainteresowanie artystyczne u Kaliny? Czy to jest po was, czy po dziadkach? Muszę pochwalić moją żonę, bo oczywiście jakiś tam samorodny talent na pewno w grze jest. Natomiast moja żona w którymś momencie wyłapała to i zaangażowała się w rozwój tego talentu u córki. No i tam oczywiście promowała nie tylko jakieś rysowanie w domu, różnych rzeczy, które Kalinie przychodziły do głowy, ale również kupowała jej odpowiednie książki do nauki rysunku i jakby popychała ją w tym kierunku. No a Kalina sama z siebie właśnie ten bryk do tego ma, no i spędza czas po nocach, rysując różne rzeczy, które oglądamy z wypiekami na twarzy. Greta, no to wspomnijmy o nagrodach właśnie dla młodych artystów, jakie przewidziałaś. Tak jest, więc nagrody, które my przewidzieliśmy, to jest na pewno zestaw do rysowania, także Kalina z pewnością ci się przyda i mam nadzieję, że wykorzystasz to jak najlepiej. I szkicowniki, takie właśnie w twardej oprawie, z dobrym papierem, także również mam nadzieję, że na pewno się przydadzą i liczymy na to, że efekty twojej pracy nam po prostu prześlesz. Kalina, i do ciebie pytanie. Na koniec, jak ty byś zachęciła dzieci, młodzież właśnie zarówno do interesowania się historią i patriotyzmem, jak i właśnie do takiego artystycznego wyrazu? Bo to wymaga dużo pracy. Historia to ogólnie jest ciekawa rzecz, więc ja wszystkie moje wspomnienia właśnie z historii, się prawie wszystkie, najwięcej właśnie z historią wiążę, bo no, dużo spędzaliśmy czasu nad tym. No i to w sumie jest bardzo fajne, ta historia. I co jest w tym tak fajnego? Wszystko. To super, to mamy nadzieję, że te swoje pomysły po prostu przelejesz na papier i będziesz nam po prostu się, no po prostu z nami dzielić. Także nie odpuszczaj i no, to, co zobaczyliśmy, naprawdę zrobiło na nas ogromne wrażenie. I z tego względu jeszcze bardziej się cieszę, że akurat ten zestaw do po prostu rysowania trafi do ciebie, także sądząc właśnie po prostu twoim komiksie, jak fantastycznie operujesz kolorem i linią i jak fajnie, dynamicznie tak potrafisz przedstawić daną historię, więc po prostu liczymy, że w przyszłości zasilisz nasze szeregi takie artystyczne. Tak. Super. Dziękujemy wam bardzo za występ. Kalina, czyli zwyciężczyni challenge'u ilustratorskiego Idź pod prąd wraz z mamą i z tatą, z Dorotą i Marcinem Gajdami byli naszymi gośćmi. Dziękujemy wam serdecznie. Dziękujemy. I jeszcze raz gratulacje, a z Mariuszem Szuplewskim połączymy się w czwartek, jeśli Bóg pozwoli. To jest ta druga, pierwsza nagroda challenge'u ilustratorskiego. Tak jest, na zachętę możemy wspomnieć, że o ile Kalina jest naprawdę dość, na pewno młodą artystką, to pan Mariusz już nie jest taki młody jak Kalina i wspaniałe wieści, że również artyści,
którzy już są na pewno takimi dojrzałymi artystami, również przesłali do nas swoje prace. I tutaj ten komiks na nas również zrobił ogromne wrażenie. Także tym bardziej z niecierpliwością czekam na wywiad z panem Mariuszem, który opowie coś więcej o tej historii, no i o sobie. O sobie, ponieważ jest nauczycielem historii w Wielkiej Brytanii. Dziękuję ci, Greto, również za całą tą organizację challenge'u i właśnie za to, że ty przez swój przykład również zachęcasz młodych artystów. Super, dziękuję również. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.